Analiza indeksów wraz z marcową serią kontraktów według techniki Fibonacciego witam w środę 11 stycznia. Ciekawie prezentują się w tej chwili wykresy indeksów zarówno w skali dziennej, jak i średnioterminowej. Jest to związane przede wszystkim z tym, że wszystkie analizowane tutaj walory dotarły bądź znajdują się w rejonie stosunkowo istotnych zapór podażowych Fibonacciego. Może to nie wynika akurat bezpośrednio z wykresu WIG-u 20 w skali dziennej, ale jeśli spojrzelibyśmy na wykres w skali średnioterminowej, to okaże się, że po przełamaniu eksponowanej przeze mnie strefy 1942-1960 indeks zameldował się w kolejnym średnioterminowym przedziale oporu 2032-46. No i ten czynnik może w jakimś stopniu determinować w tej chwili przebieg wydarzeń na rynku warszawskim. Z punktu widzenia wykresu w skali dziennej negatywny sygnał pojawiłby się dopiero w momencie przełamania tzw. pierwszej zapory popytowej Fibonacciego 1973-78, wytyczonej na bazie zniesienia 14,6 całego impulsu wzrostowego. Byłby to po prostu sygnał wskazujący na możliwość rozwinięcia się spadkowego ruchu korekcyjnego. Tym samym ten węzeł 73-78, można powiedzieć, określa taką jakby bezpieczną, mówiąc w cudzysłowie, przestrzeń właśnie dla potencjalnej korekty technicznej. Z kolei na wykresie w skali tygodniowej możemy cały czas brać pod uwagę obszar 42-60, który powinien pełnić rolę silnego teraz wsparcia technicznego. Na kontraktach z kolei po przełamaniu eksponowanej przeze mnie strefy 2010-17 traktowałem ją jako stosunkowo istotną zaporę podażową Fibonacciego. W tej chwili mamy ruch powrotny. Podaż wykazuje się w tym momencie nieco większą aktywnością, ale ta strefa powinna przeobrazić się w lokalne intradayowe wsparcie techniczne. Gdyby było inaczej, pojawiłby się, o czym pisałem w opracowaniach, wstępny sygnał zapowiadający możliwość jeszcze większej aktywności podaży, czyli uaktywnienia się obozu niedźwiedzi, nawet z opcją testu tzw. pierwszej zapory popytowej 1976-1980 strefy wyznaczonej na bazie zniesienia 14,6 całego impulsu wzrostowego. Czyli to jest, można powiedzieć, analogiczny obszar cenowy w stosunku do WIG-u 20 i węzła 1973-1978. Z kolei najbliższym oporem pozostaje strefa 2042-2046, choć też sugerowałem w komentarzach, że jest to obszar cechujący się jednak mniejszym poziomem wiarygodności z racji tych elementów bazowych, czyli zniesień zewnętrznych projekcji cenowych Fibonacciego tworzących strefę 42-46. Niemniej warto zwracać uwagę na ten właśnie obszar w połączeniu z węzłem 2010-2017 i pierwszą zaporą popytową Fibonacciego 1976-1980. Indeks DAX również pokaże dzisiaj Państwu ujęcie dzienne, w tej chwili prezentowane, i wykres w skali średnioterminowej. Tutaj na razie mamy rozwijający się ruch boczny, wąski zakres wahań cenowych. Wydarzenia rozgrywają się ponad węzłem 11450-11480, ale podobnie jak w przypadku WIG-u 20 w skali tygodniowej, musimy zdawać sobie sprawę z przedziału 11600-11785, czyli szerokiego, średnioterminowego węzła podażowego, z pokonaniem którego w tej chwili są pewne problemy. Natomiast jeśli chodzi o możliwość wzrostu aktywności podaży i jakieś potencjalne negatywne sygnały, to w przypadku indeksu DAX taki pojawiłby się dopiero w momencie przełamania strefy 11185-11220. No i S&P, tutaj nieźle działa w tej chwili obszar 2283-85, wyznaczony na bazie zniesienia 113% tej niewielkiej potwali spadkowej, ale również inne projekcje i zniesienia koncentrują się w tym relatywnie wąskim obszarze cenowym. Popyt ma problem z kontynuacją ruchu i pokonaniem tej strefy. Odnotowujemy tutaj niewielki wzrost aktywności podaży, ale takim sygnałem negującym być może trend wzrostowy w ujęciu
krótkoterminowym byłoby dopiero przełamanie wybronionego zresztą nie tak dawno wsparcia 2231-2235. A więc w kontekście S&P na razie bez jakichś przełomowych sygnałów, ale warto odnotować ten wspomniany wzrost aktywności podaży w przedziale 83-85. Dziękuję bardzo.